Elegancko. Możemy jechać. Najlepiej zacząć trenować w wieku? Myślę, że jak najwcześniej, ale niekoniecznie od razu piłkę nożną, ale mogą to być różne sporty. Wydaje mi się, że to najbardziej rozwija dzieciaków. Ja sam ostatnio bardzo często mówiłem, że chętnie swojego syna zapisałbym na pewno jakieś sztuki walki typu jiu-jitsu albo coś takiego, czy judo samo sobie. Także im wcześniej, tym lepiej. Kwestia, żeby to było różnorodne. Gdyby nie piłka nożna, to? Myślę, że niestandardowa to będzie odpowiedź, ale może bym spływał siły w muzyce. Mianowicie swego czasu miałem bardzo dużą zajawkę na bycie DJ-em. Nawet kilka imprez mi się zdarzyło zagrać, także stawiam na DJ-a. Jakbyś spotkał Janka 10 lat temu, to co powiedziałbyś mu dzisiaj? O, ciężkie pytanie. Na pewno to, żeby pracował tak samo jak do tej pory, ale jeszcze żeby korzystał wcześniej z pomocy, która już pewnie była dostępna wtedy, a nie do końca jeszcze miałem tą świadomość, żeby z niej korzystać. Mówię tutaj o treningach dodatkowych, typu analizy, typu siłownia. Myślę, że to było ważny moment też w moim życiu, gdy mimo, że to nie było jakoś dawno, gdzie zacząłem współpracować z trenerem od analiz i gdzieś dużo informacji też pozyskałem. Myślę, że jakbym takie informacje wiedział 10 tak strzelamy, ale 15 lat temu, no to zdecydowanie byłbym teraz wyżej niż jestem, tak uważam. Mój cel na ten rok to? No, przyszedłem do Radomiaka po to, żeby zdobyć jak najwyższe miejsce w lidze, więc to bardziej cel sezonowy. A cel indywidualny, no to przede wszystkim być zdrowym zawodnikiem, bo myślę, że to jest podstawa do tego, żeby cokolwiek dalej robić, tak? Więc tutaj przychodząc do Radomiaka miałem kontuzję. Powiedzmy, że w międzyczasie jeszcze ta kontuzja delikatnie się przeciągnęła, więc po tym całym lecie, gdzie spędziłem poza zespołem praktycznie dużo godzin na siłowni czy u fizjoterapeutów, przyszedł taki moment, gdzie zdecydowanie no, musiałem zadbać o to, żeby to zdrowie było na najwyższym poziomie, bo wiem, że bez tego człowiek się źle czuje no, w każdym aspekcie, bo to tutaj mówimy nawet o tym, że jesteś poza szatnią, poza grupą, nie masz tej styczności z zawodnikami, z kolegami, z trenerami, więc myślę, że to jest bardzo ważne dla zawodnika. Przed meczem zawsze? Dobrze się wyspać, dobrze zjeść, dobrze się nawodnić. Najważniejsze kwestie, a nawet bym powiedział, że najważniejsze to jest jedzenie i nawodnienie. Czasami miałem gorsze noce, a okazywało się, że później jak się dobrze przygotuje człowiek pod kątem, mówię tutaj właśnie energii takiej, która musi być spożytkowana na meczu, to wydaje mi się, że też łatwiej jest później funkcjonować przez cały mecz na wysokich obrotach, jeżeli ta energia jest. Aczkolwiek to jest wiele czynników, o których też by można mówić tak poza jeszcze schematem, że tak powiem, bo przygotowanie do meczu to nie jest tylko kilka godzin przed. To jest kilkanaście, dziesiąt godzin, a właściwie całe tygodnie, bo tak naprawdę człowiek się przygotowuje do kolejnego spotkania cały czas. Ale tak, ostatnie godziny to są chyba te dwa takie czynniki najważniejsze. Po meczu zawsze? Zawsze. Zawsze się zmieniło, odkąd jest dziecko. Znam to. To się zmieniło zdecydowanie w momencie, kiedy dziecko przyszło na świat. Zawsze po meczu lubiłem się wyluzować. Posiedzieć, odpocząć, nawet bym powiedział, że wypić coś słodki napój gazowany. Przeważnie nie będę tutaj promował żadnych marek, więc to było na pewno jedną z takich kwestii. No ale jak jest dziecko, to no, całkiem inaczej się patrzy jednak na funkcjonowanie w domu. Nauczyłem się troszeczkę inaczej teraz działać. Dziecko daje ten komfort i tą możliwość, że po słabym meczu
łatwo jesteś w stanie odciąć się od tych wszystkich rozmów o spotkaniu, a nawet wziąć to dziecko, pójść na plac zabaw, zrobić coś innego. Twoja głowa w tym momencie jest w innym miejscu, wiesz, że musisz się skupić na dziecku, także na pewno to jest fajna odskocznia. Oczywiście po wygranych meczach jest to w drugą stronę, czyli dziecko chce tej zabawy, a ty masz takie, kurde, no wygrałem, daj odpocząć tacie. Ale to wiadomo, to jest takie trochę taka mentalność, że po meczu się denerwujesz, wkurzasz, że coś nie wyszło, a po meczu chcesz, jak już wygrasz, to chcesz się delektować troszeczkę dłużej tym zwycięstwem. Ale kiedyś ojcu nawet mówiłem, że jak zagrałem jakiś słaby mecz albo bardzo dobry mecz, ja mówię, to nie ma znaczenia, jutro też wstanę i to też będzie trening, też będę musiał iść, musiał, czy po prostu pójdę zrobić swoją robotę, więc to tutaj co do dziecka i co do tych rytuałów pomyczowych, no to na pewno to się troszeczkę zmieniło. Lubię mieć zaplanowany cały dzień, dlatego że? Że jestem człowiekiem, który jest na ogół dobrze zorganizowany i akurat dobrze wpadliście dzisiaj, bo przyjechał przyjaciel mój do Radomia w dniu dzisiejszym. No i zaplanowane miałem to wszystko tak od rana, że właściwie od 6 byłem na nogach, zrobiłem jeden trening, zrobiłem drugi trening. Teraz jedziemy, a zrobiłem to wszystko po to, żeby później mieć też ten czas wolny, więc wydaje mi się, że ta organizacja dnia po prostu też jest w moim stylu. Nie mówię, że w całości, bo czasami trzeba się dostosować do zmiennych. Nawet mówię tu o zmiennej typu czasami pogoda, bo jak chcesz wyjść z dzieckiem na plac zabaw, a nagle zaczyna padać, no to niestety, ale musisz pominąć ten etap i pokombinować nad czymś innym. Ale zorganizowanie dnia jest ważne. Najlepsze miejsce w Radomiu to? Ojeju, to ja bym musiał opowiadać tylko o parkach i placach zabaw dla dzieci. No to może jakiś plac zabaw? Place zabaw akurat w Radomiu są naprawdę uważam, nawet z żoną tak stwierdzimy, że są na wysokim poziomie, na naprawdę fajne są. Teraz nie chcę mówić dokładnie nazwami i ulicami, bo aż tak jeszcze nie poznałem ulic, ale przy ulicy, akurat tu wiem, warszawskiej, bo niedaleko mieszkam, za sądem jest bardzo, bardzo fajny plac zabaw, jest skatepark, gdzie mój dzieciak bardzo lubi też oglądać, jak inne dzieci jeżdżą, czy nastolatkowie. Także ja tutaj stawiam zdecydowanie na te miejsca i chyba powiem, park Leśniczówka jest fajnym miejscem, uważam, gdzie można pójść na spacerek, odpocząć, jest fajnie, przepływa potok, jest placyk zabaw właśnie, także mówiłem żonie kilka razy, że bardzo mi się tam podoba, no i jest w miarę w centrum miasta, więc myślę, że dla każdego fajnie. Zachęciłeś mnie, chyba przyjadę z dziećmi. Nie ryzykuj. W drużynie mówią, że jestem. Kurczę, może tak... ogólnie bym powiedział, że no, nie będę ukrywał tego. Nie wiem, jak tutaj odczuli się chłopaki, bo to jeszcze jest krótki okres i może nie każdy je poznał, ale właśnie dużo osób, te, które mnie znają, to mówią, że jestem mimo wszystko dużym profesjonalistą, że dużo uwagi przykładam do pracy, do tego, co robię, ile tego robię. Także tutaj o profesjonalizm często jestem osądzany. Także mnie to cieszy, bo to jest zaleta i wiadomo, czasami jest to nadgorliwość troszeczkę, ale właśnie przez to, że już dziecko też mam, to jest to bardziej gdzieś wyrachowane, mam wrażenie, i już tyle więcej jestem w stanie tutaj czasu przestawić dla rodziny, a nie tylko myśleć o tym, jak zrobić, nie wiem, trening, jak poprawić dośrodkowania, jak pójść na siłownię, ile ćwiczeń zrobić, powiedzmy, nie? Więc to wszystko trochę się wyrównało, teraz zbalansowało. Work-life balance. Tak, no żona się śmieje, że gdyby nie to, że jesteśmy ze sobą i mamy dziecko, to mówi, no przecież ty byś cały dzień siedział na treningach, na boisku czy na siłowni, także coś chyba w tym jest.
Najbardziej na świecie nie lubię? Czułem, że będzie to pytanie. Najbardziej nie na zaskoczyłam świecie. Cię. Nie zaskoczyłaś mnie, ale jest to ciężkie pytanie. No, jest dużo rzeczy, które teraz wydaje mi się, że trochę idą w nie w tą stronę. Kiedyś już chyba w wywiadzie jakimś mówiłem, że nie lubię hipokryzji. Mówię na różnych płaszczyznach tutaj. Przykładowo znam ludzi, którzy mówią, że mają mało pieniędzy, a jednocześnie są w stanie wydać dużo pieniędzy na największą głupotę. No, może nie największą głupotę, ale na coś, co kompletnie im w danym momencie się na przykład nie przydaje. Więc, więc wydaje mi się, że tutaj powiedziałbym o tym właśnie. Punktów karnych mam? Ojej. No zobaczcie, jak ja bezpiecznie jeżdżę. Żadnych punktów karnych raczej nie mam. Ale tak zupełnie szczerze, to nie pamiętam, kiedy dostałem mandat już swego czasu. Więc obstawiam, że zero. Myślę, że już mi się wyzerowały, a jeśli nie, to dostanę jakiś mandacik jadąc do Łodzi od siebie z domu. I za Częstochową postawili na autostradzie taki szybki odcinek był. Myślałem, że tam można śmiało jechać, bo oznaczenie było autostradowe, ale gdzieś tam był na wysokości. Za Częstochową od razu był fotoradar odcinkowy. Czyli dostałeś pamiątkowe zdjęcie. Dziwiłem się, czemu ci ludzie tak wolno jadą. Mówię, no przecież to jest super droga, nowa, świeża, fajnie się jedzie. Ale no jednak się okazało, że był tam jeden problem. Na moje kolejne pytanie już odpowiedziałeś. Jestem kierowcą. No, bezpiecznie jeżdżący. Myślę, że czas, który tutaj jeszcze uczę się teraz bardziej jeździć pod dziecko. Ostatnio miałem nieprzyjemne sytuacje, gdzie niestety zbyt szybko jechałem, a droga była delikatnie nierówna, więc moje dziecko podczas jazdy nie poczuło się zbyt dobrze. Okay. Także na ogół jestem bezpieczny, ale myślę, że pod kątem rodzinnym jeszcze trochę za szybko czasem jeżdżę, prawdopodobnie na pewno po mieście, bo żona nieraz tam mówi, że musi trzymać się głowę dziecku. Ale docelowo myślę, że bezpiecznie jeżdżę, także to jest chyba najważniejsza cecha, ale też nie za wolno, bo żeby tutaj nie było, że jestem takim niedzielnym kierowcą. Nie? Ja się czuję komfortowo, także potwierdzam. Jak Audi, to? Mówimy modelu. O modelu. No, mam wrażenie, że im nowsze teraz wersje, tym są lepsze, aczkolwiek chyba ku piąteczka. Piąteczka. Stawiać. To tak jak ja.